Dzień dobry. Pierwszego kamrata Rzeczypospolitej. Widzę znaki odpowiednie, wszystko jest w porządku. Bardzo mi miło poznać. Proszę Państwa, cieszę się, powiem że... tak. Pan Kwaśniewski junior. Mogę tak przedstawić? No już teraz tak. Senior. Znaczy zaraz. Zawsze będziesz juniorem. A, rozumiem. Tak, bo twój ojciec był seniorem, to ty jesteś juniorem. Proszę Państwa, mamy okazję. No, ród zobowiązuje, nazwisko zobowiązuje. Zadam pytanie rodem z Telewizji Polskiej. Czy pan jest optymalny? No, przypuszczalnie tak. To gdzie puszczasz? W których momentach puszczasz? Wszystkim puszczam w niektórych takich momentach, jak obejrzę dziennik telewizyjny na przykład. To tak. A w żywieniu nie. To czysty doktor Kwaśniewski. Czysty. Czyli, bo nasi kamraci by się chcieli dowiedzieć, co doktora sławnego Kwaśniewskiego lubi najbardziej jeść? Albo je najczęściej? Najczęściej na śniadanie, jeśli jestem w domu, a teraz tak. Jestem w domu na szczęście i tak. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Trzy żółtka smażone na maśle. Klarowanym. Oczywiście. Tak. Trzy żółtka smażone na maśle klarowanym. Przepis jest oczywiście na www.doktorkwaśniewski.pl. Można sobie takie samodzielne masło zrobić, klarowane. Z jednej strony obsmażone, z drugiej strony odsmażone, do tego solidne kawały masła dopasowane do wielkości żółtek i do tego wszystkiego po ćwiarteczce malutkiej pomidorka lub pomidorki koktajlowe. To jest śniadanie. Obiad jest normalny, tak jak każdy Polak przeciętnie. Ja ziemniaków nie jem akurat, ale zawsze trochę kiszonek, bo kiszonki wiadomo, dobrze wpływają. No i trochę mięsa do tego. Kolacje różnie, w zależności od apetytu. Najczęściej bardzo lubię mielonkę smażoną z serem żółtym i z ketchupem. No i to tyle. Ale na pewno tu zaraz padną pytania, dlaczego samo żółtko, a dlaczego nie białko? No to jest taka w pewnym sensie marnotrawstwo, dlatego że białko jest najdroższą paszą i zawsze każdy rolnik wie i każdy dietetyk powinien wiedzieć, że czym mniej białka organizm potrzebuje, tym ta dieta wychodzi taniej, dieta czy dawka pokarmowa, więc z bólem. Ale białko głównie składa się z albumin. Albuminy nie są dobrym białkiem dla człowieka, szkoda na nie miejsca, ponieważ z tych albumin mogą powstać na przykład węglowodany, które z kolei mogą się zamienić w dalszych procesach biochemicznych, nie w to, co byśmy sobie życzyli. Ja muszę się Państwu pochwalić. Ja nie trawię białka. Jak byłem chłopcem, robiłem sobie jajecznicę, a byłem bardzo samodzielnym chłopcem, mnóstwo czasu mi zabierało oddzielenie żółtka od białka. Białko dawałem psu i robiłem sobie jajecznicę z samych żółtek. Instynktownie. Do dzisiaj nie mam, robię, rozbijam po prostu żółtko, żeby na języku nie poczuć konsystencji tego białka ściętego. Tak się oszukuję, ale wrócę do starych zwyczajów. Przepraszam, bo tak? Żeby mi nie uciekło, jeszcze jest o tyle ciekawa sprawa, że o ile w żółtku białko jest mało agresywne, składa się głównie z tych najbardziej pożądanych aminokwasów egzogennych, czyli które trzeba dostarczyć do organizmu, o tyle w białku jajka, czyli w tym białym, co się ścina na patelni, to białko jest bardzo agresywne. I zawsze jak jest uczulenie na białko jaja kurzego, nie ma badań, że uczula żółtko, natomiast uczula głównie to białko jaja kurzego, to białe, co się ścina na patelni. Więc wiele osób, które mówią, że nie mogą jeść jajek, po oddzieleniu od jajka tego białego, co się ścina na patelni, żółtka może swobodnie jeść i żadnej alergii na jajka nie powinno wystąpić. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, Pani Doktor, dziękuję bardzo. Ewa, dziękuję bardzo. Mam tak, szanowny Tomaszu, mam takie życzenie dla Was. Życzę Wam, żeby się Wam chciało chcieć, żebyście swoim optymizmem i postawą
coraz więcej ludzi przyciągali, żebyście, uważajcie, teraz powiem z całą konsekwencją tego słowa, żebyście się stali modni. Boże, jak ja na to czekałam, że powiesz. Tak, tak. Moda tak, na doktora Kwaśniewskiego. Tak. Tego byśmy sobie bardzo życzyli wszyscy. I chciałem tu pozdrowić szanowną kamratkę Zofię Kuziołę. Zawsze Zosiu, pamiętam. Ty jesteś heroldem sprawy optymalny spiritus movens, tak? Pozdrawiamy cię tu wszyscy.